Fire came to be, and with it, disparity. And the brighter the flame, the deeper the shadow. Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Dark Souls 2 Scholar of the First Sin. Jak widzimy, mam sobie totalnie inny hełm oraz kompletnie inne uzbrojenie. Jest to cały set Drangleic, jaki możemy znaleźć. Okazał się on o wiele lepszy od setu zapomnianego. Tym setem zapomnianego i tak jeszcze troszeczkę pobiegamy. Na razie zawalczmy z naszym królem. No, z królem tej krainy. Ale już widać, że lepiej unikać ciosu niż je blokować. Zobacz, jakie czary rozwiązały. Nie tak źle. Au. Nie mam bladego pojęcia, jak ten trzeci atak nie trafił, ale narzekać nie będę. Oj! Oj, 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 oj. Raz. Tylko raz. To już poszło teraz. Trafiło. Dobra, i tak do góry poszło. Okej. Okay. Jak sowa, czyli unik w bok. Tak, wolno sobie. Aj, za wcześnie, za wcześnie. Zrobimy unik przecież. Mnie? No nie! Nie, nie wierzę! No ale mnie gra teraz wyruchała! I z jakiej racji? Ale kurde! Serio, nie... Wkurzyłem się teraz! Już tego nie widać, no ale się wkurzyłem. Lucky. Serio, zdążył tego uniknąć? Czy zdążył? Zdołał? Dobra, dwa strzały maksimum. No i proszę, jak z bomby idzie od razu lepiej. Nie ma takiego czasu. Proszę, za drugim razem wszystkie włócznie musiałem wykorzystać, ale kurde! Mogę się za pierwszym udać. Pokonaj Wendrika. I jak widzicie, jego duszy nie dostaliśmy. Możemy zdobyć jego duszę, to musimy się właśnie udać do kapliczki Amany. Widzicie? Wcześniej było zamknięte, ale teraz możemy przejść. Właśnie przez to, że udało nam się pokonać Wendrika. I w tym miejscu mamy duszę króla. O właśnie. Dusza króla. Dusza Wendrika, króla Drangleic, wielka dusza przyciągnęła mrok, który obezwładnił króla. Być może mimo tego, że niegdyś rządził on światem, nie był dość silny, by zasiąść na prawdziwym tronie. Dobra, w sumie tych dusz już nie potrzebuję. Tych trzech ostatnich, więc mogę je pochłonąć.
Już bym się teraz załatwił. Akurat tej duszy potrzebuję, jeszcze nie sprawdzałem, co mogę z niej zrobić. No, i tu powinien być cały set Drangleic. W sensie, czy cały set właśnie króla. No właśnie, jest korona i tak dalej, ale nie ma jeszcze miecza, bo miecz możemy chyba właśnie z duszy stworzyć. Zobaczmy, jak to wygląda. Tutaj tyle. To samo. To samo. I to samo. Królewskie szaty. Szaty Wendrika, króla Drangleic. Co czyni króla? Niektórzy mówią, że urodzenie, inni zaś twierdzą, że przeznaczenie. To raczej jest nieistotne, dopóki jego imię jednoczy poddany mu lud. Ano. Tylko, że ten set oczywiście bardziej jest... Nie wiem, czy dla dekoracji to jest dobre określenie, ale to jest właśnie taki set typowo, żeby sobie nosić i zobaczyć na przykład na zakończenie właśnie, bo... Akurat tak... O, noszenie tego setu, no to nie jest zbyt dobre, bo ten set nie jest też mega jakiś potężny. Dobra, zobaczmy tak. Najpierw do Strayda się przejdziemy. I zobaczymy, co mogę zrobić z duszy olbrzyma. Dobra. W takim razie poproszę o tarczę króla. Tarcza Wendrika, króla Drangleic. Jeden z fragmentów mroku po przebraniu ludzkiej postaci zaczął obsesyjnie pożądać duszy króla. Zniewolony własnymi żądzami pożerał duszę i starał się pozyskać dla siebie siłę olbrzymów. Okej. Okay. Ogromny miecz króla. Niezwykły wielki miecz, wykuty z duszy króla Wendrika. Zadaje potężne uszkodzenia zbroi przeciwnika. Tylko król wie, czy podobizna królowej zawiera elementy nienawistnej parodii, czy pełnego miłości zachwytu. Okej. Okay. I miecz władcy. Wielki miecz Wendrika, króla Drangleic. Siła tego miecza zależy od liczby dusz będących w posiadaniu jego właściciela. Jeden z fragmentów mroku po przybraniu ludzkiej postaci dobra, to już było. I atak wzmocniony przez posiadane dusze. Okej. Okay. Tutaj zaś trzeba pomodlić, no ale... To już mi akurat jest... Znaczy nie powiem, że nie straszne, no ale... Mało istotne. To nie chciałem kałuży dotykać. Dobra. Nie przedmiot. Wymiana. No i poproszę o otwarcie. Tak, myślę, że sobie poradzę i to z palcem w dupie. Tak więc... Cicho tam. A właśnie, przypomniałem sobie, że nie pokazałem wam przecież jak opisów tych dwóch przedmiotów, trzech właściwie, które zdobyliśmy w poprzednim materiale, więc nadrabiam. Gałąź wiedźmo drzewa, rosnącego w lasach, katalizator magii i uroków, teraz służy za broń, ale wcześniej była częścią wiedźmo drzewa. I dzwoneczniki wiedźmo drzewa, wyrastające ze starych pędów. Katalizator cudów i uroków. Wykluczeni kapłani stworzyli go jako alternatywny katalizator cudów. Większość kapłanów pozbawionych statusu jest nic nie warta, ale niektórzy z nich posługują się potężną magią i są prawdziwym zagrożeniem. Nie jest to zwykły katalizator, ale dzwonecznik ma dużą moc. No, bardzo dużą, jak ma... Domyślę ma 200 obrażeń uroków, albo od... Znaczy, od mroku, albo od tego... O, spiszę z tą durną muchą! Albo od piorunów. Więc czekaj, jakbym to ulepszył i dał piorun, to czy może było nawet silniejsze od tego smoczego dzwonka? No. I pałka wojownika olbrzymów. To zdobyłem, a opisu nie pokazałem. Pałka olbrzymów, które oblegały Drangleic, to zwykły głaz przytwierdzony do drzewa. W ten sposób powstała prymitywna, aczkolwiek potężna broń. Król Wendrik, zgodnie z radą królowej Nashannery, poprowadził swe armię na północ, by ujarzmić olbrzymów i zdobyć dla siebie ich potężne dusze. Dobra. Czekaj, tutaj jest to? Nie, ale kurde... Wiecie co? Wydaje mi się, że ten Lord Olbrzymów to jest właśnie ostatni olbrzym. No bo... Widać było na kascence podczas walki z nim, że poznał naszego bohatera.
i był, no krótko mówiąc, wściekły właśnie na niego, prawdopodobnie za to, jak skończył. Więc miałoby to nawet sens. Dobra, tutaj jeszcze lecę na szybko do tego, bo zapomniałem, że oddać to jajo, jakie zdobyłem w kapliczce, a samo to jajo mogę oddać właśnie naszemu ziomeczkowi tutaj, którego mogę też palić kadzidła. Ale to za moment. Jeszcze zobaczmy te miecze. Miecz władcy. Okej, czyli pomieszana wersja tego, co miał Wendelik. Wielki miecz zapomnianych. A, czyli to jest to. Okej. Czym mnie atakował tamten zapomniany. Ogromny miecz króla. Ja pierdzielę, to jest nie! Miecz? Czy to już jest pałka? To brzmi miecz. Pałka wojowników. Okej, ja tak dokładnie taki sam. Stąd już widzę, że to jest wielki młot, a nie wielki miecz. Okej, no i resztę nie ma co pokazywać. Tarcza. No, tarcza o dziwo ma gorsze współczynniki od mojej. Chociaż ma lepszą trwałość, jest lżejsza. A na razie zależy mi tylko na redukcji obrażeń fizycznych, więc chyba ją sobie zamienię. No i plus jeszcze będę mógł wreszcie brać robić riposty, które od jakiegoś czasu nie było dane mi robić. Dobra, na razie wracamy do mie... Nie tu. Tarcza i na razie wracamy do miecza Stranglake. Chociaż w sumie... Zobaczmy w sumie, jak będzie nam się biegało w tym secie królewskim. Korona. No, nie tak źle. No, tylko pewnie odporności są o wiele gorsze. No, widać. Zbroja z Rangley ma o wiele wyższe odporności. Ale dobra, pobiegamy na razie w tym, co w tym, potem zobaczymy, co... Kurde, miałem to jeszcze ulepszyć, Warnifex, kurka wodna. Dobra, mogę się do Majuli na szybko jeszcze cofnąć i to zrobić. Siema, ziomeczku. Kurde, pół jego wypowiedzi zagłuszyła ta wymiana ciosów. No i właśnie, teraz możesz przystąpić do przymierza szczątków smoka. Dziękujemy. Smocze oko i pieczęć starożytnego smoka. Chyba wszystko co jest, to powiedział, jak gadałem po raz pierwszy, ale musiałem sprawdzić, czy powie coś nowego. Zobaczmy, czy ma coś nowego. Set błazna to już chyba kupiłem. Set bandyty także. Pierścień przeklętego ukąszenia. Tego nie kupiłem, bo widać. Wyryte. Bardzo dobrze. Przepraszam, dziękuję i witaj. Już więcej nie mogę, tego pewnie też. Tutaj co mogę, to kupię. Nawet tę gałąź, chociaż to mi jest akurat zbędne. I zaklęcia, strzała dusz, wielka, ciężka, mroczne pozdrowienie, mroczna burza.
mnie akurat nie jara. Mogłem wykorzystać kadzidła, gdybym jeszcze jakieś przy sobie... A mam coś przy sobie, dobra. A nie, jednak nie mam, dobra. Ale też... O, jak miło. Wiadomość została oceniona. Dziękuję. Kimkolwiek jesteś, że to zrobiłeś. Przecież nie, właśnie czekaj. Może jak biegamy w tym secie królewskim, no to może właśnie też z tym mieczem władcy, żeby to miało jakiś taki jednolitą spójność. Dobra, na razie. Cyk, wracamy do ognicha szybszą drogą. I teraz tak, odblokowałem już przejście do tego jednego miejsca, które w sumie chciałem finalnie dzisiaj zwiedzać, ale myślę, że zahaczymy tylko troszeczkę o początek tego DLC-ka, ale nie znaczy to, że nie ma zamiaru w ogóle go zwiedzać. Nie, może... Gdzie tu siadam? Tutaj do góry. Tak, na pewno się martwiłeś, już to widzę. Skamieniała smocza kość. No dobra. Trochę tego nazbierałem, więc czas to wreszcie wykorzystać. Akurat mi dwie zostały. Teraz z tego korzystać nie będę. Z tego chyba też nie, ale to koszty mi migoczący tytanik, więc mogę tego wyciągać ile chcę. Królewska korona to też tytanik, który sobie migotać. Lecimy po kolei. Dobra, i teraz mamy to na plus 5. Zobaczmy, jak to się teraz będzie wkomponować. Różnice między setami. Zobaczmy tutaj. No, akurat hełm widać, że jest o wiele mocniejszy. Tutaj, no to już nie aż tak bardzo, ale też jest dalej zbroja Dranglet silniejsza. Także, no i to też. No dobra, pobiegamy sobie chwilę w tym królewskim secie. Później go zmienię. Na razie do Czarnego Jaru. Wszystko. W sumie nie potrzebujemy nawet na to Divine'a, wystarczy to. Ale to słabsze by wystarczyło, no ale... Mało ważne to już jest. Dobra, gdzie jest to przejście, kurde? Niby się jest ogień, ale ciągle tak w dupie. No tu powinno być, nie? Nie, tu. A tu jest, dobra. To tak zniknęło. Dobra, to już otwarte. I okej. Jesteśmy zatem. I czas się na to zabrać. Nie wolno wkraczać na drogę do krainy prastarego władcy. Nadchodzący intruzi napotkają przeciwności godne monarchów. Gdy wyschnie woda i zniknie ścieżka, podła pokusa wnet się rozpierzcha. Miasto pogrzebanego króla śpi, tak samo jak smok w nim żyjący. Dobrze. Przejdźmy tu zatem. W ogóle jakiś kurde grób, coś, czy nie wiem, może coś, jakieś ofiary tu przeprowadzali? Who knows? Okej, ciężko otwarte drzwi.
jest przejście dalsze, które doskonale znam. Czy to nie jest tras? Te kryształy tutaj? O, i proszę. Wielkie miasto. Szulwa, miasto sanktuarium. I po całej tej lokacji będziemy się poruszali. O! Proszę, co my tu mamy? Jest smoczek, który sobie śpi i uwaga, ma wbitą w siebie włócznię. Poleciał. To jest właśnie smok, o którym była mowa. Ten smok, który sobie śpi w tym mieście. Tu jest zaraz ognicho. Pierwsze ognicho w tej lokacji. Dobra, tu jest przedmiot. Tutaj pamiętam, że jest winda, czy to skrótowa. Balsam ze starej narośli. Tego chyba jeszcze nie zdobyliśmy. To będzie... tutaj. Czasowo zwiększa siłę. Balsam uzyskany z rzadkiej rośliny. Czasowo zwiększa siłę. Ten wyjątkowy olejek zapachowy oddziałuje na myśl, na umysł, dając krótkotrwałe poczucie wielkiej mocy. To chyba zwiększa siłę o 5 punktów, mi się wydaje. Ale nie wiem, czy to ma jakieś znaczenie w momencie, w którym mam postać, która ma tych punktów maksimum. Tutaj proszę. Pierwsi żołnierze z sanktuarium. Tak, tego się mogłem akurat spodziewać. Okej, nieźle mi wysunął z tej puławy. Mimo... Aż nie, kurde, nie mam tego pierścienia, bo się akurat przydał. Big Bug Daddy! W drugim dodatku jest... Oj! O! Super! Nawet się tym nie przejął! W drugim dodatku można zdobyć pierścień, który... Dzięki któremu mniej mi schodzi damage'a, znaczy damage'a, mniej mi schodzi wytrzymałości podczas blokowania, ale to niestety jeszcze nie teraz. Okej, to pamiętam, że dało się uderzyć i coś mogło to aktywować. Tylko czy ja to mogę też z łuku zdjąć? Dobra, czekaj, zmienię te strzały, bo już mi są niepotrzebne. Żelazne. Mogę. Dobra, i co to zrobiło? To się podwyższyło? A nie! To się chyba wysunęło. Dobra. Co ty triggerujesz? To się wysunęło. Dobra. To jak zeskoczę, to już nie wrócę. No, nie drogą konwencjonalną. Trzeba uważać. Trujący mech. No, może się przydać. Zwłaszcza biorąc pod uwagę, w jakiej lokacji się znajduje tego, jak wystrzeliło. Kurde. Nie mogę. Odpalamy to. O właśnie, dobrze kojarzyłem, że to powinno tych łuczników zasłonić. Życia, no tylko akurat. No. Co
Savebug stanie. O, aż wypiję za to. Dobra. A tak, kolejne życie, 5 sztuk. Dobra, jak tu zaskoczę, no to to jest samobójstwo. Ale mogę chyba aktywować ten przełącznik na dole i to powinno wtedy wyjechać na góry. No, z daleka od tej krawędzi. Okej. Okay. Jedzie? Jedzie. Zobaczcie, ja mogę to rozpieprzyć z takiej odległości, czy jeszcze jestem za daleko? O! A to robaczek był. Okej. Okay. Nie sądziłem, że to jest robal. Dobra, czekaj, w to walnąłem, czy... Tak, w to walnąłem i to chyba to puściło? No, ale zobaczmy, co się kryje na dole. Okej. Okay. Kurde, tak dawno to przechodziłem, nie? I nie mam żadnego pojęcia, czy idę w ogóle w dobrą stronę. W ogóle powinien tutaj teraz schodzić, ale dobra, tam jest przejście. Albo i nie. Oho, czyli co, załatwiłem się teraz. Świetnie. Teraz mogę to jakoś tutaj striggerować, żeby poleciało do góry. Bo to na iluzję to raczej nie mam co liczyć. No, skasowałem się teraz. Świetnie. Po prostu świetnie. No dobra. To w takim razie piórko i lecimy do ognika. No, plus jest taki, że nie powinni się przeciwnicy odrodzić, więc... Dobra, powinien być też w miarę szybki. O! A dobra, jednak nie. Jednak się odradzają, czyli mi się coś po prostu popieprzyło. Ale to już w sumie nie jest pierwszy raz, co nie? O! Ej, serio ten temyć zadał? Ja tak patrzę na tych strażników tego sanktuarium i tak się znałem, czy to jeszcze są w ogóle ludzie. Bo oni wyglądają jak chodzące trupy. Skubany sobie. No i trafił mnie, kurde. Jest Divine. Okej. Okay. Są te kolejne odcięcia, więc nie ma co sprawdzać. Lentujący meszek. No tak, bo nie mogę ich wziąć, bo mam maksimum, ale dobra. Teraz powinien być w stanie. Pięknie, 5 sztuk. No i dobra. No tak, skoro tędy nie mogę iść dalej, no to idziemy tutaj. Tutaj mamy długi łuk na plus 7. Okej. Okay. Już ma długi łuk na plus 10, więc... O Jezu, serio spróbowałem? Okej, okay, ale bardzo. O kurde, jaką ma lancę. No, ale przed backstabem cię to nie uchroni. Trujący kamień. Okej, okay, warto wiedzieć. Okej, okay, chyba robala słyszałem. A, tu jest lepsze przejście.
Ja się zląkłem, jak widać, nagle ta podłoga zniknęła, ale... Na szczęście... Na szczęście mi to nie zabiło. Dawaj, pojedynek. Kto będzie szybszy? O, jak miło, za darmo leczenie. A, z te pajączki tutaj słychać, dobra. Ja z ciekawości, która wiadomość teraz została oceniona? What? Czy tą kłamcę znaczy iluzja? Jakim cudem to ma 99 ocen? Tutaj jest prywalka dystansowa. A, to Bazylion, dobra. Przy tobą coś, więc uważaj na kłamcę. Przy tym, że rzemieślnik wzmagany piromancja. Okej. Okay. No to kurde, pamiętałem. To jest wkurzające, bo to właśnie jak się to zniszczy, to rozpyla kwas. Który może on dość szybko zniszczyć całą zbroję. O, zbroje i nie tylko. Okej. Dobra. Balsam ze złotego owocu. Ten, to chyba zwiększało wiarę, tak mi się wydaje. Dobra, czekaj, bo zaraz się zamotam totalnie. Uważaj na psucie sprzętu. Okej. Okay. W sumie, no tak, no jest to dość pomocne. Bardzo praktyczne. A, to jest tutaj. Okej. Okay. Dobra, kurde, bo zaraz się zamotam i pójdę nie tam, gdzie bym chciał. Cyk, raz, dwa, trzy. Na glebie leżysz ty. Przecież myślałem, że, że on się rusza, ale nie tak, gdzieś ragdoll mu się dziwny włączył. Na szczęście. Jakbym nagle tak wstał, to bym się trochę zmartwił i wręcz nawet zdziwił. Dobra, tu odblokowa... A, dobra. Czekaj, czyli to nie całe, no ale... Wystarcza... A, okej, nieważne. Tu jest dalsza część. Ale nie, no dałoby się to przeskoczyć na spokojnie. Kurde, 40 minut nagrania już mam, ja pierdzielę. Dobra, ja... Kurde, za dobrze mi czas leci przy tych niektórych gierkach. Takie właśnie Soulsy jak Hogwarts. Chociaż sobie spróbuję wyciąć parę nieistotnych rzeczy z tego materiału, więc... Zobaczmy, co wtedy będzie. Tutaj mamy. I tu się co? I tu się odblokowuje przejście. Dobra. Tutaj to jest puste. Okej. Okay. O! O, ty! Ty! Ty tam, ty kur... Chodzący jaszczur, który ma sobie te durne pomniki. Nie wiem, kiedy on sprawia, że to pluje tymi strzałami, ale jakoś jest w stanie to zrobić. Okej, okay, 20 noży do rzucania. Ciekawe. Zamknięta kula czerwonego oka. Okej, okay, tu wiem, że na górze jest ognisko. Tylko cholera jasna, jak się do tego ogniska dostawało. Już miałem być, że pusto, ale... O, jasne! Więcej was tu jeszcze nie stara nie przyszle. Gdzie jestem, Mestuzo? Dobra, poradziłem sobie. Choć w sumie, jakbym dostał jeszcze od tego trzeciego, no to bym zginął na pewno. Zbliża się przedmiot. O. O. Czekaj. Czekaj, czy Tony trigger. Czy Tony triggerował tego ogniska? To było tutaj chyba. Nie, to było tam. Dobra, to
drzwi, to proszę jeszcze raz. Okej, tam pamiętam, że jest trzecie ognisko, ale to mnie prowadzi w ogóle do osobnej takiej jaskini, która tak naprawdę jest tego przejściem na, przez całokształt, tylko po to, żeby dostać się do bossa, który składa się z trzech typów różnych tak naprawdę klas, powiedzmy. W sensie jest tank, jest strzelec, jest chyba zwykły taki typowy wojownik, który walczy w zwarciu. One się chyba nazywało się ten boss chyba Hin Cmentarny, czy jakoś tak? Zresztą jak wam pokażę oczywiście, no ale no, jak dla mnie nie jest to boss, który wymaga... Znaczy wymaga, który naprawdę nawet jest warty w ogóle uwagi. Ale jak się chcesz wszystkich bossów zrobić, no to... Trzeba też i jego. Tutaj coś mamy. Magiczny bełt. No kurde, prawie w ogóle z kuszy nie korzystam, a kto wie. Może byłaby nawet dobra. Oż ty skubańcze! Skąd się tu wziąłeś? A tutaj... Mogę zeskoczyć niżej. O kurde, co mi to dawało? Boże, czemu ja tak dawno musiałem w to grać? To... o... A, okej, okay, dobra, dobra. Dobra, tam byłem przed chwilą, czyli zaskoczenie tutaj to jest po prostu powrót na dół. A, to jest mi chwilowo zbędne, dobra, zużyję teraz Estusa, bo... Szkoda ciągle tego Divine'a używać. Okej, okay, tutaj mógłbym chyba pójść po coś, ale... Dziękuję, talizman Lloyda. A ty tu skąd? Biegiem, 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 biegiem. Biegiem, biegiem, biegiem. Nią. Divine? Już, już, dziękuję. No to właśnie, jak są te... Nie, chcę pisać wiadomości. Jak są tutaj te... To mo... A nie, czekaj. Wykorzystam, przecież nie mam kurzy przy sobie w ogóle. Cały misterny plan w pizdu. Dobra. A bo tu se leżał na glebie! Gdybym go minąłem się z tym... Z takim typem go nie zauważyłem nawet. Dobra, co jest przy tym trupie? Migoczący tytanicz sztok 3, poproszę. Tego mi nigdy nie zawiele. Znowu to gówno. Dziękuję, do widzenia. I wypertalaj. Dobra, tutaj mogę wejść na górę właśnie do tego ogniska. Które jest właśnie tam, tylko najpierw muszę sobie odblokować ścieżkę. Żeby to zrobić, to muszę właśnie ostrzeliwać te. Czyli okej, czyli jak niepotrzebnie to... Niepotrzebnie to jednak opuszczałem. Ale dobra, najpierw... To... Teraz to... Jeszcze to trzecie jakoś trzeba podnieść. A, chyba ty. Co, idzie? Idzie. No i okej, odkrycie drugiego ogniska myślę będzie dobre, żeby zakończyć materiał. Dobra, tylko teraz byłoby miło, nie zaskoczy tej na cymbał. Dobra. O nie! Za wcześnie! Mówiłem coś o zaskoczeniu na swój durny cymbał, no Boże, za wcześnie! O Jezusie miłosierny! Możesz czekać, czy ja wykupiłem to? Płaszcz pustyni... To były nogawice. Stąd to. O, latającego kota? Nie, to do upadku.
rękawice to na pewno nie były. Ja pitole, no ale żem teraz to po prostu spieprzył. A było tak bliziutko. Tak bliziutko. Dobra, tutaj rzucamy te niepotrzebne rzeczy, których nie chcę. Dobra, myślę, że ten miecz słoneczny też odstawię, bo widać już nawet miecz Dranglik ma większe obrażenia, więc sobie odpuszczę. Biczner że też wyrzucę, bo ci tutaj są raczej odporni na obrażenia od trucizny. Ale może bym wziął sobie coś innego. Ząb nie bardzo, w ogóle ile ich już tu mam. Ząb, młot demona. Jakąś buławę może? Nie. Topór olbrzyma mógłbym w sumie wziąć. Też zobaczyć, jak się by mi z tym walczyło. Zabójcę nie bierzemy. Klinga chaosu. Rani także mnie, więc podziękuję. Katana z czarnej stali. No Dachi. A weźmy sobie też na katanę, żeby nie. Dachi mam dwa razy? Okej. Okay. Uchigatana. Niech jest też. To już takie średnio mnie interesujące mieczyki. A to jest ten zardzewiały miecz Fengrala. Klinga Myfi, która zatruje. Ty właśnie w ogóle to, czekaj, to ma 200. To ma niby więcej, no ale to jest w sumie nie ulepszone. Nie, to jest ulepszone. Ale dobra, no to nieważne. Dobra, ale jak już jestem tutaj, to wyciągnijmy sobie może tą kuszę z Rydwanu i Avelyn. Przecież kusza starczą, widzę, ma większy. Znaczy nie, bo kusza wali jednym bełtem, to wali trzema, więc... A Avelyn może być silniejsza. Dobra, to i to odkładamy. Stąd niczego nie zabieramy. Tarcze z Ranglek też mogę odłożyć. To może na razie zostać. Oczywiście zrobiłem dokładnie to, czego nie chciałem. To out. Zostaje, to zostaje. Pierścień, odprawiać na klątwę, to na razie out. Pierścień Ostrzębia, pierścień umarłych. O, właśnie miałem jeszcze opisywać tego. Pieczeń starożytnego smoka. Pierścień przymierza szczątków smoka. Nieznacznie zwiększa zdrowie odzyskiwane za pomocą butelki Estusa. Ej, niezła rzecz. Posiadanie smoczej łuski świadczy o potędze jej właściciela. Siły zawsze trzeba uważnie używać odważnie i stosować ją sprawiedliwie. Członkowie przymierza noszące smocze łuski mogą walczyć ze sobą. Zwycięzca pojedynku zabiera smoczą łuskę przeciwnika. No i kurde, zostać... I wsadziłem ten pierścień. No ale w sumie, kurde, w sumie to jak ja cały czas prawie Divine'a używam, żeby się leczyć. Tutaj przed backstabami, ale rzadko mnie kiedy kto backstabuje, więc nie potrzebuję tego. Zaklęć też nie mam co. Strzały sobie mogę uzupełnić, to na pewno. Dobra. Dobra, ja tam jeszcze lecę i spróbuję tam przeskoczyć, no bo nie dam. Chcę mieć to drugie ognisko już tu odkryte. Już teraz... O! Chociaż nie, czekaj, właśnie mogę iść na skróty. Gdzieś tutaj. Gubię. O, to było niezłe. O, tędy. Dobra, omijamy. Dobra, tu leży ten trup. Czy ten niby trup właściwie. Dobra, oni nie powinni za mną pójść na górę. Mam nadzieję. No, bynajmniej powinni za mną przeskoczyć. Dobrze. Okej.
ciekawe, a co ty takiego otwierasz? Aha, to otwierasz. Okej, to się wyjaśniło. Ej, ale kurde, dałoby się tutaj doskoczyć, na spokojnie. Dałoby się. Tylko co to z głową? Dobra, ognicho rozpalone, a co za ten także i odkryte. Uff, już myślałem, że to jest tych, ale nie, to tylko duch. Tego gracza, dobra. Okej, tu jest powrót. Tutaj. I idę tutaj dalej. Dobra. Czekaj. To. A nie, nie, tak. Muszę iść tędy, potem zejść na dół. Potem zejść. O tam, jakoś dookoła. Tam dojść, tutaj odblokować przejście, i potem wchodzimy do serca. Dobra. Więc. Okej, przypomniała mi się droga. Więc dobrze. Trochę obchodziliśmy w tym secie Monarchy. Ja go oczywiście zmienię na sport na set Stranglake, no bo ma o wiele lepszą odporność. Na to prawie wszystko. Ale jeszcze myślę, akurat koniec gry to właśnie to najpierw zobaczymy w secie Zapomnianych, a potem właśnie w Królewskim. Ale to później. Tutaj co nieco bym zmienił chyba. Albo niech je znaczy co jest. Tylko może miecz władcy teraz zamienię na ten kamienny topór. Wielki topór, czyli. Czy takie mega wolne ataki. Halo? Czy nie. Katana proszę. Jak szermierz będziemy chodzili. Jeżeli mam kanadę, to nie powinien w ogóle mieć tarczy, nie? Tylko cały czas właśnie chodzi z kataną w dwóch rękach. Jak typowy samuraj. No ale dobra. Ode mnie póki co to będzie tyle. Także do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym materiale. Zagrajmy w Dark Souls 2 Skull of the First Sin, w którym dalej będziemy zwiedzali Szulwę. Ode mnie to tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia. Cześć.